Hyundai powoli odświeża swoją gamę modelową, zaczynając z jednej strony od najmniejszych samochodów, z drugiej strony od największych. Zadebiutowały najmniejszy, czyli Hyundai i10 oraz największy, czyli Hyundai Santa Fe. Teraz schodzimy trochę niżej. Debiut Hyundai i20 i debiut Hyundai Tucsona. Dziś przedstawimy Wam Hyundai i20. Dawniej mieliśmy samochody kwadratowe, które powoli stawały się coraz bardziej okrągłe. Dziś trend się odwraca. Oczywiście krągłości zostają, ale najnowszy trend stylistyczny polega na tym, aby na karoserii zachować kanciaste kształty, zrobić ostre cięcia i właśnie taki jest najnowszy Hyundai i20, który radykalnie zmienił się w stosunku do swojego poprzednika. Najbardziej rzucającym się w oczy, zwracającym na siebie elementem nowego Hyundai i20 jest przedni pas, który jest naprawdę wyraźnie, agresywnie narysowany, z dużą kratą wlotu powietrza, nisko poprowadzonym zderzakiem, ale to tylko w bogatszych wersjach wyposażenia, no i oczywiście bardzo ładnymi, dużymi reflektorami. Ale wiecie co, nie chodzi w tym segmencie aż tak bardzo o stylistykę, choć jest ona oczywiście ważna. Samochód często kupują kobiety, które lubią mieć po prostu ładne samochody. Jednak w segmencie B najważniejsza jest funkcjonalność, przynajmniej moim zdaniem. Auto mierzy niewiele ponad 4 metry długości przy rozstawie osi 2570 mm. Jego zadania są proste. Musi przewieźć dwie dorosłe osoby, ewentualnie dwójkę dzieci, zmieścić trochę bagażu, wszystko w komfortowych warunkach i oczywiście przy zachowaniu rozsądnych kosztów eksploatacji i ceny. No i właśnie sprawdzimy, czy Hyundai i20 taki jest. Segment B to segment dedykowany dla bardzo szerokiego grona klientów. Od osób najmłodszych, poprzez kobiety, klientów flotowych, aż po osoby najstarsze. Dlatego auto segmentu B musi być bardzo wszechstronne, funkcjonalne, tak aby odpowiadało każdemu. Wtedy jest duża szansa na wysoką sprzedaż. I Hyundai postarał się stworzyć właśnie taki samochód. Stworzył go w Niemczech. Hyundai się wcale nie wstydzi tego, że auto powstaje w Niemczech, ponieważ to właśnie tam, nawet można by powiedzieć stereotypowo, powstają najlepsze samochody dla klienta europejskiego. I moim zdaniem Hyundai i20 jest właśnie takim samochodem, jeśli chodzi o wnętrze. Kabinę nowego Hyundai i20 zaprojektowano tak, aby każdy tutaj czuł się dobrze. Estetyczna, uporządkowana deska rozdzielcza. Bardzo szeroki zakres kolumny kierowniczej oraz foteli. Fotele są wygodne, dobrze podpierają na zakrętach, mają długie siedziska, nie męczą w trasie. Całe wnętrze powstało w taki sposób, aby można było tutaj zmieścić swoje typowe gadżety, tak jak portfel, smartfona, klucze, dokumenty. Jest miejsce na kubki, jest oczywiście podłokietnik ze schowkiem w środku. Kieszenie w bocznych drzwiach nie tak jak w samochodach japońskich, gdzie nie można zmieścić nawet 1,5-litrowej butelki. Może nie we wszystkich, ale w większości. Tutaj taka butelka zmieści się bez trudu. Również ten schowek zwraca uwagę, ponieważ tu jest bardzo dużo miejsca. Są dwa gniazda 12-woltowe, duży schowek przed pasażerem. I fajnym gadżetem w Hyundai i20 jest ten uchwyt na smartfona, którego można zainstalować, jednocześnie podłączając go do gniazda ładowania. Możemy wyświetlać na nim mapę lub po prostu oglądać filmy, chociaż podczas jazdy raczej bym tego nie polecał. Hyundai zadbał też o pasażerów siedzących z tyłu. Jak widać, dwie dorosłe osoby zmieszczą się tutaj bez problemu. Miejsca na nogi i na głowę jest wystarczająco. Oczywiście ewentualnie zmieszczą się również trzy osoby, ale dwie będą podróżowały w komfortowych warunkach na wygodnej kanapie, ustawionej dość wysoko. Dzięki temu kolana nie muszą być na wysokim poziomie i podróż nie będzie męcząca. W drzwiach znajdują się też spore schowki. Teraz zajrzymy do bagażnika. Bagażnik nowego Hyundai i20 w takiej podstawowej konfiguracji to jedna z jego niestety niewielu wad. Ma jedynie 326 litrów pojemności. Nie zmienia tego fakt, że jest mały
podwójna podłoga, ale można oczywiście tą przestrzeń powiększyć do 1042 litrów. Niestety już na początku pojawia się pewien zgrzyt. Wysoko unosząca się półka wymaga opuszczenia klapy bagażnika, aby można było ją zdjąć. To już jest pewna niedogodność, ale nagle poznajemy zalety nowego Hyundai i20, ponieważ bardzo łatwo składają się oparcia kanapy, a po ich złożeniu mamy niemal płaską podłogę. Nowy Hyundai i20 jest samochodem wygodnym, jeśli chodzi o wnętrze. Dobra pozycja za kierownicą, wygodna kierownica poręczna, do tego wygodne fotele z długimi siedziskami. Ale niestety całą tą wygodę psuje twarde zawieszenie. No, ono nie jest złe, jest po prostu zbyt twarde do auta segmentu B. Co prawda mamy tutaj najbogatszą wersję wyposażenia i być może klienci, którzy chcą czegoś więcej, oczekują na przykład bardzo dobrego prowadzenia, bo takie Hyundai i20 zapewnia. Ale niestety komfort jest niski. W jeździe miejskiej przeszkadza każde przejechanie progu, każde wjechanie na studzienkę. Po prostu wysokie tłumienie nierówności to nie jest cecha pożądana w samochodzie segmentu B. Inna sprawa, że Hyundai i20 to auto, które prowadzi się bardzo pewnie. Na zakrętach właściwie nie czuć jakichkolwiek przechyłów. Samochód jest neutralny, ma dobry też układ kierowniczy, więc jeśli chodzi o szybką, dynamiczną jazdę, to Hyundai i20 na 16-calowych aluminiowych kołach jest odpowiednim samochodem. W nowym Hyundai i20 możemy wybrać jeden z 5 silników, 3 benzynowe i 2 diesle. My dysponujemy tutaj najmniejszym silnikiem benzynowym, ale nie najsłabszym. Najsłabszy 1,2 litra ma 75 koni, natomiast mocniejsza wersja tego samego silnika ma już 84 konie mechaniczne i to jest dobra moc do tego samochodu. Wydawać by się mogło, że 84 konie to mało, ale w tym samochodzie, przy tak zestopniowanej skrzyni biegów, swoją drogą pracującej bardzo sprawnie, w zupełności taka moc wystarcza, zapewnia dobre osiągi. Może komuś przeszkadzać niska elastyczność przy średnich obrotach, ale od dołu Hyundai i20 z silnikiem 1,2 ciągnie naprawdę nieźle. I przy tym mało pali. W mieście wystarcza mu 7,5 litra na 100 km i to przy takiej intensywnej jeździe miejskiej. Natomiast w trasie nie ma problemu z zejściem do 5,5 litra na 100 km. W cyklu mieszanym 6 litrów na 100 km to maksimum, jakie możemy osiągnąć. Cena podstawowa tego modelu to 45 300 zł. Tak, jest wysoka. Za dobrze wyposażone auto trzeba zapłacić ponad 50, prawie 60 tysięcy złotych. To sporo, ale trzeba przyznać, że Hyundai i20, nowy Hyundai i20 jest samochodem naprawdę solidnie wykonanym, porządnym, dobrym, do tego ładnym, no i funkcjonalnym. Czy ma szansę na sukces? W Polsce myślę, że tak. Za granicą właściwie nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Jeżeli jesteście zainteresowani tym samochodem, zapraszam do odwiedzenia salonów Hyundai'a grupy PGD Korea Motors. No i oczywiście zapraszam na nasz kolejny test samochodu.